Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Sebastian, a was, moi drodzy, zapraszam do kolejnego odcinka z gry Deer Isle Valley. I dzisiaj, inaczej, może zacznę od początku. Poprzedni transport, który przywieźliśmy, ten 1000 ponadtonowy, rozdysponowałem na niektóre tory przy pomocy manewrów. Oczywiście nie wyszło mi to za dobrze, bo troszkę się spieszyłem i uszkodziłem, musiałem zapłacić 20 tysięcy, ale faktem, na chwilę obecną mamy 121 tysięcy w portfelu. Także wykupmy sobie parę rzeczy. W pierwszej kolejności chcę wykupić nowy pojazd, nową lokomotywę, z którą będziemy się mierzyli, czyli z DH4. No tak, portfel, a nie potwierdzenie, nie? Teraz, ok, bardzo ładnie. Wyrzuć kolego to do kosza. Póki mamy jeszcze fundusze, to weźmiemy zlecenia równoległe. Zaraz wam powiem dlaczego. Cyk. Wyrzuć. Bo zlecenia równoległe były potrzebne po to, aby móc wykupić przewozy logistyczne, które też właśnie wykupujemy. Cyk, jeszcze mi zostało 40 tysięcy, to nie ma tak źle. Cyk. Na kolejny raz, chyba będziemy odkładali na materiały niebezpieczne, albo na zlecenia wojskowe, to jeszcze zobaczymy. Bo i tak chcemy, wiadomo, to są ten gameplay. To jest bardziej pokazówka niż jakieś wyczynowe zmagania. Także chcę wam pokazać najwięcej, jak tylko jest możliwe. A w tej chwili to mi dajcie chwilę, bo ja muszę poszukać nowej lokomotywy, bo mam wrażenie, że tutaj jej nie znajdę. Ok, dopiero znalazłem lokomotywę. Już wam pokazuję, gdzie, moi drodzy. Dopiero znalazłem ją w CSV. CSW, przepraszam. Tylko, że jest mały problem, bo stoi tutaj, to jest raz. Dwa, jeszcze nie wiem, jak ją obsługiwać, to jest inna kwestia. A trzy, wybrałem sobie przewóz logistyczny CSW LH44. Tylko, że patrzcie, bo tutaj stoi 62, a ten 44, kurczę, stoi gdzieś tutaj, nie? To jest też chyba ty? Tak, 44, nie? Czyli najpierw musiałbym wywieźć te tutaj, powiedzmy, zostawić. A dopiero później podczepić i jechać dalej, nie? Moi drodzy, jedziemy czymś takim. DH4. Nie wiem, nie mam pojęcia. Jest to moje pierwsze zasiedzenie w tym sprzęcie. Ciekawe, czy gra nam podpowie co i jak. Nie, ola, ale okej, jest, świetnie, pokaż. Ten przyrząd dostarcza energię elektryczną. Świetnie, to zaraz skorzystamy. Cyk, cyk. Świetnie, rozrusznik włączony, okej. Światełka, kabina, chętnie. O, jak ładnie, dwa poziomy, ok. Świetnie, światła przodu zaraz sobie ogarniemy, niech sobie świeci od razu. Cyk, wycieraczki, no ok, no wiem, jak wycieraczki działają, nie? Światła tył, ok. Muszę to przełączyć, no muszę, nie? Ok. Włącza silnik, świetnie. Rozrusznik i odcięcie paliwa, ok. Ok, trzeba przytrzymać chyba. Mowa. Zbiornik główny, ciśnienie, ok. Zbiornik główny, czyli cała pneumatyka, w porządku. Nastawnik jazdy. Ten przyrząd przełącza układ napędowy na wybrany poziom mocy. Ok, wskaźnik pokazuje prędkość obrotową silnika. Przełącza. To już to pokazywałeś mi, wyłączę to na razie. Ok. Co to wszystko? No dobrze, tam sobie jakoś poradzimy. Hamulec wyłączony. Rena, o! Mowa. Hamulec. Out. Jeszcze jakiś wyłączony. Wyłączony. Nastawnik kierunkowy. Przód. Dajesz. Jedziemy, o dziwo. Zaraz tu przyjedziemy, wywieziemy ten sprzęcior. Oczywiście sobie boomboxa postawimy później, nie?
Tu. A mój. Wszystkim co masz. Otóż to. Cyk. A teraz tak. Uczymy się, nie? To chwilę po to, zanim cokolwiek nam wyjdzie, to jest kierunek. Tył. Nie ruszaliśmy tego hamulca. Cyk. Jedzie. Bardzo ładnie. Tak ładnie obroty uciekają. Gdyby to było idealne, nie? Ale brakło 1,5 metra jeszcze. Okej, słyszałem ten dźwięk. Nie będę zaciągał tutaj nic więcej, bo ten kawałek to chyba przejedziemy, nie? Po co komu hamulce? Tylko wyłączymy tego, by nas... Nie, dobrze było. Tak ma być. Żeby nas nie blokował. O, ty jesteś ostatni, tak? A ty co? Ty jesteś który? 44. 44. No, to o ciebie chodziło, kolego. Tamtego niepotrzebnie robiliśmy. W porządku. Na żadę, nie? Mam taką nadzieję. To je tu w ogóle zostawił, nie? A mój? Cyk. Panie, do tyłu. Nie w tym kierunku. Pomyliła mi się rolka myszki. Okej. Dobra, jest okej. To wielkie całe życie uczy. Dajesz. Są wycieraczki. No i chyba wystarczy, nie? Wystarczy. Abyś nie odjechał przypadkiem, nie? Do przodu. Aut, hamulce i kolego śmigamy, bo czasu nie ma. Okej. Wystarczy. O. No wsiądź, kolego, nie robi takich rzeczy. Już? Już. Za mocno. Nie chciałem aż tak mocno hamować. Za mocno. Kurczę, znowu za mocno.
No właśnie. Stój. Stój, nie uciekaj! Nie zdążę. Chodź tu. Nie maruj mi więcej. Cyk. Cyk. Teraz tak do pewności. 44. Ja tu już nikomu nie ufam. Ten ostatni jaki jest? 44 powinien być. No, masz szczęście. No to jedziemy. To jeszcze nie wiem gdzie. Najpierw idziemy oddać misję. Na szybko. Cyk, 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 cyk. Tam gdzieś chyba. Tam, przy kościele to było? Czy ja to znowu... O, właśnie. Nie. No i się zgubiłem, nie? Oh my god. Gdy człowiek się spieszy, to wychodzi jak wychodzi, nie? Jak zawsze, jak zawsze. Cyk, dziękuję. Gdzie my w ogóle jedziemy, bo nie sprawdziłem nawet jeszcze. Fabryka towarów i miasto. Gdzie to w ogóle jest? Fabryka towarów i miasto. To jest GF. O, ja cię kręcę. To jest gdzie jechać, ale w sumie trasa jest nam dobrze znana, czyli w prawo, okej. Okay. Ja przynajmniej dobrze płacę, nie? To nie tutaj. Tu też nie, tu. No, to w końcu jedziemy, moi drodzy. W końcu jedziemy. Drzwi out, drzwi out, okna pozamykać. Muzyka leci, hamulce popuszczone. Bieg do przodu. Nas nie interesujesz. Jedziemy. I jak dobrze zrozumiałem, gdzieś tam po drodze, tutaj chyba jest trzybiegowa automatyczna skrzynia biegów. Zobaczymy na prostej drodze. Coś tam się wydaje, że te obroty dochodzą do pewnego momentu, spadają i znowu rosną, nie? Taka zmiana biegów jak w samochodzie, powiedzmy. Tylko nie wiem do końca... Aha, czekaj, to są... Aha, okej, okay, rozumiem. To są obroty silnika, engine, a to jest turbiny obroty. Okej, okay. Miodzio. Tylko stój, bo ja nieco to mam ustawione. Zagapiłem się, zamyśliłem się. Stój! Kurczę, no... I znowu to samo, co powiedziałem, nie? Gdy człowiek się spieszy, to musi robić dwa razy. Tu musimy jechać. Gdzie jest ten, tam chyba. Dziadu. Tak masz być ustawiony. No. Gdzie jest ten guzik? Ten najważniejszy guzik. Gdzie on jest? Tu. Jedziemy. Przepraszam, przepraszam, no spokojnie. Radio. No tak, zmiana kasety. Najpierw może zobaczyć, czy w ogóle dobrze jadę, żeby nie było.
Chyba jadę dobrze, nie? Bo myśmy się mamy w tym kierunku kierować. Mapę świata poproszę tu położyć. Podziękował. Tak, jedziemy dobrze. Miodzio. Przejść. No teraz patrzcie, jak się będzie zachowywała, ten wskaźnik. Dobiję do 1400. Okej, nie rozumiem. Jest dobrze. Aha! Teraz tak jakby zmienił bieg. Czy nie? A nie wiem, nie rozumiem. Ważne, że jedzie. Nieistotne. I to nawet nieźle się rozpędził, nie? Ale też nie mam jakiegoś dużego towaru przy sobie. Dobrze. Włączmy sobie jakiś sprzęt. Nie radio mi bierz, tylko kasetę włącz. O. 55. No to nieźle. Może nie przegniemy pały, nie? No właśnie. Chyba w ostatnim momencie, nie? Chyba w ostatnim momencie. Okej, jedź. No jak ładnie. Kurczę, ja byłem pewny, że on tu będzie biegi zmieniał, nie? Będzie chodziło to tak, w taki sposób. A to tak chyba nie działa. To znowu kwestia nauki, obsługi tego pojazdu. Mamy 6. No to naciś. O. Aha, temperatura, okej. Okay. Taka temperatura może być, naciśnij. Jeszcze jest okej. Okay. Mamy do przejechania trochę, także. Ciekawe, jaką prędkość maksymalną osiąga. Spróbujemy może później, bo tam później będzie chyba więcej miejsca, nie? Na taką zabawę. Jak dobrze pamiętam, czy źle pamiętam, no się okaże. Nieźle się zagrzał kolega, on przegiełeś pałę trochę. No. Jak to wygląda z zewnątrz? Okej. Nie hamujemy, nie? Po co? Jej, dobrze jedziesz. Siedemdziesiąt przez... Możemy więcej. Cicho. Cichutko mi tutaj proszę. Jest 9, także jeszcze jest zapas. Dobijamy do ósemki powoli. O, ładnie. O, o. Koniec tego dobrego. O, o. Jest tu miejsce? Jest tu miejsce. Miodzio, jedź.
Tu byśmy też chyba przejechali, nie? Jest wolne. A to wygląda. Jest wolne. No okej, okay, no ale. Wszystko jedno przecież. Tak się zajedzie, nie? Dobrze, także tym spokojnie myślę zajedziemy, tak jak jest teraz. Natomiast w kolejnym odcinku spróbujemy się tu dołożyć jakiś większy towar. Tak nie wiem, z 500, może 600 ton. Bo on raczej nie jest przystosowany do takiej ciężkiej jazdy jak poprzedni automat, nie? Znaczy manual, przepraszam. I dajesz, kolego. Pełna moc, tu jest 9, także... Te 6 jest tylko chwilowe, nie? On teraz jest 6, ok, czyli nie jest chwilowe. No to troszkę na luzie przejedziemy. No tak, bo tutaj jest rozjazd. Ale jest, widzę, dobrze ustawiony, także się nie ma co przejmować. Czemu nie lecisz, radio? Już zabrakło? Tylko 3 piosenki tutaj były. Oż ty mały. Cześć, okej. Daj mi ciebie. Żyłem. Jedziemy. Dobrze, tam była szóstka, nie? To teraz jest szóstka. Ale tam będzie chyba 7. Czy nie? Jest, widzę, na lewo ustawione, także bardzo ładnie. No właśnie, także kolego, nie oszczędzaj paliwa. Jeszcze z górki, no. Bijemy rekord, moi drodzy, prędkości. Tego pojazdu. Cyk, aż sobie usiądę. W razie W. Patrzcie, nie? 7, tak? Okej. Okay. Mamy prawie 9, nie? Osiem. Koniec hamowania, jedziemy. Jest 7 i rośnie, bardzo ładnie. Także możesz, kolego, tutaj pokazać, czy 9 przekroczysz w końcu. Gdybyśmy nie hamowali, to może by się udało, ale z drugiej strony może byśmy wypadli z torów, nie? Temperatura ostro rośnie. Okej, okay. Stoi w miejscu teraz. A nie jasno jest. No właśnie.
Nie uważałem przekroczyć temperatury oczywiście, nie? Ale patrzcie jak ładnie. W końcu pojazd, który jedzie normalnie. A nie tak jak tamten. Na jedynce, pod górę. No ale, też był duży ciężar, nie? Ale faktem ta maszyna osiągała maksymalnie na normalnych obrotach 6,5. A tu dobijamy do 9. I to jeszcze nie mamy miejsca, nie? O, temperatura spadła, także nacisz. Czy wy to widzicie? Mamy 9. Okej, okay. Niebezpiecznie. No właśnie. Okej. Okay. Narka! Ja wychodzę. Narka, 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 szparka. No. Także. Ja czekam na ubezpieczyciela, nie? Czekam na pomoc drogową. Także bardzo ładnie, nie? To ja idę popływać. Zanim tu ktoś przyjedzie, to ja sobie popływam, także widzimy się za chwilę. Cyk! Przynajmniej się silnik schłodził, nie? To jest ten plus. No, tak to ładnie. Patrz, jak się ładnie to wykoleiło, nie? Skubany, no. Dobrze, moi drodzy. No, chciałem pobić rekord, znaczy rekord. No, chciałem zapnąć licznik. Praktycznie się udało, bo 9 pokazało. Na dobrą sprawę mogliśmy tutaj troszkę zwolnić, bo tu znowu jest długa prosta. Ale nie, znowu jest zakręt. Znowu na samo wyszło. Okej, okay, ja robię load, żeby nie tracić z funduszy, bo po co, szkoda na to czasu. Prywatnie pewnie bym tego nie robił, bym sobie grał tak jak mi gra pozwala, czy pozwala, tak powinno być. Ale jako, że prowadzimy gameplay, w którym chcę cokolwiek pokazać, to może lepiej jak zrobię load. Także widzimy się na torach. Okej, okay, jesteśmy. Radio leci, chociaż nie, jest okej, okay, okej. Okay. Hamulce out. Jeden, drugi, jesteś wyłączony, bardzo ładnie. Jedziemy do przodu. Jedź, kolego. Coś jest wyłączone wszystko, to o co ci chodzi? Pod górkę może jest to. Cyk. No, no właśnie. Dobrze, a ja w ogóle w sumie nawet nie sprawdziłem jeszcze, gdzie mamy to odstawić. A3S, gdzie jest, kurczę? Nie, to jest to, skąd ruszaliśmy, przepraszam. D1S, czy to jest to, co zawsze? D, ok, pojedziemy od strony, ok. D1S, czyli skrajny po lewej stronie, ok. Ok. Dobrze, dobrze, dobrze. Jedź. Już chyba nie wypadniemy, nie? Tym razem nie wypadniemy. Usiądę sobie. Coś ty radio albo nie gra, albo olewa sprawę. Próbujemy ciebie. Nie, tu jest wolumen gdzieś, nie? No właśnie. O.
O-o. Ile mnie nie było, nie? Tak to potem wygląda. Chwila nieuwagi i już temperatura wzrasta. Okej, okay. Tunel, to może światła byśmy włączyli, okej, okay. Oraz. Nie słychać prawie, nie? Nasz cel jest lewy skrajny. O-o. Dostarczone. No to w czym problem? Temat ogarnięty. Także ja wam serdecznie dziękuję za fajne. Do końca się spodobało, skorzystać jeszcze 4 razy za. A subskrybuj, za lajku, zapisz komentarz, zawitaj ponownie. Trzymajcie się zdrowo. Do następnego. Ej, a ja idę. Chcę wyspać. Na razie. Pa, pa.